Siemano, z tej strony Olek, a.k.a. WZ, i dzisiaj mam dla was zajebisty gameplay z Call of Duty Black Ops 2 z Free for All'a. Jeżeli nie interesuje was to, czym będę mówił, to pozostańcie mimo wszystko i zawieście oko na tym jakże zacnym gameplayu, ponieważ wydaje mi się, że może by was przyciągnąć. Milordzie, pokaż klasę naszym widzom, jakiej tutaj używałem, voilà. Jedyna broń, jaką miałem, to ta broń zapasowa. Oczywiście później, jako że nie miałem jeszcze padlinożercy, byłem zmuszony podnosić tą broń i czerpać z tego, co mi dała natura. I ogólnie, po pierwsze, przede wszystkim, myślałem, że ten gameplay poświęcę na jakże nędzny temat szkoły. Bo w zasadzie nigdy nie skupiłem się na tym, ale wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko za bardzo żałosne, żeby mówić o tym, że jeden z bardzo miłych nauczycieli, którego kochamy, nagle wymyślił sobie, że przez pierwszy tydzień ferii mamy przychodzić po 4 godziny dziennie i siedzieć tam i uczyć się jednego przedmiotu cały czas. I teoretycznie w wolnym ustawowo czasie, no to... To odsuwam na pierwszy plan, bo w momencie, znaczy na drugi plan, odsuwam to na drugi plan, ponieważ robienie w chuja tam 30 paru osób w klasie to jest nic przy tym, co mam dla was dzisiaj. Robienie w chuja kilka tysięcy osób, to jest to, czego kochamy, i jeżeli już chodzi o takie tematy negatywne, o, jakie dobre słowo, to wiemy, o kim będzie mowa. Słuchajcie, jakiś czas temu pewnie osoby, które od dłuższego czasu oglądają mój kanał, wiedzą, o kogo chodzi, znaczy wiedzą, o jaką sytuację chodzi, bo o kogo chodzi, to już wszyscy wiemy. Wiedzą o sytuacji, która miała miejsce mniej więcej we wrześniu, czy na przełomie sierpnia, września, no jakoś tak. Pewien nasz kochany youtuber wysłał swoim widzom wraz z innym kochanym youtuberem, którego w zasadzie tego drugiego bardziej olewam, bo tego drugiego nie znałem do końca, podrzucił swoim widzom w mega zajebistej modyfikacji mega zajebistą rzecz. Nazywało to się Minecash i wyciągało hasła. I teraz pozwolę sobie nadmienić, bo wiele osób pisało, że przecież wystarczy mieć antywirusa. Nie, no moi drodzy, tam antywirus nie pomoże, ponieważ był to skrypt Java, czyli języka, w którym został napisany Minecraft. O Jezu, jestem FPS-owcem, a gadam o Minecrafcie, wielkimi rzeczy. Ale dobra, to wszystko dotyczy YouTube'a, więc dotyczy też w pewien sposób mnie. I... no, ogólnie. Kilku jeszcze innych osób, ale wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, ponieważ bardzo zależało mi na tym, żeby ta osoba zniknęła. A teraz nagle, słuchajcie... Nasz kochany negatyw wraca na YouTube'a, bo już nieważne jest to, że jakieś tam półtora miesiąca temu przyznał się do wszystkiego na jednym z forów, na którym był poruszany temat tej całej sprawy. Nieważne jest to, że przyznał się na Facebooku, napisał, że YouTube to nie jest miejsce dla niego, że zwalił i w ogóle przeprasza. Teraz nagle przypomniało mu się, że tak naprawdę to on jest nie tak do końca winny i to miejsce na YouTube'ie jednak dla niego jest. No i sprawa wygląda tak, że ja nie sądzę, bo... Film, w którym oznajmił swój wielki powrót, chociaż nie wiem, czy to w zasadzie jest powrót, ale w którym... Nie no, to jest kurwa powrót. Dobra, dlatego tu jestem i teraz o tym mówię. Nazwał manipulacją w internecie. Ogólnie tam nie przytoczę wam całego tytułu, ponieważ w tym momencie nie pamiętam. A manipulacja widzami w sieci czy w internecie, coś takiego. No i słuchajcie, w zasadzie nic śmiesznego, nic takiego nadzwyczajnego, ale w momencie, w którym... To osoba, która mówi o manipulacji, zaczyna manipulować, to już się zaczyna robić fajny, taka manipulacepcja, coś ten deseń, no w każdym razie jakaś incepcja. I sprawa wygląda w tym momencie tak, że koleś, który to wszystko zrobił, to znaczy w czym brał współudział, twierdzi, że tak naprawdę nie jest złodziejem, bo nie miał żadnych korzyści z tego, że podrzucił modyfikację, która wyciągała hasła. No, czy to nie jest genialne? Strzelałem do kolesia... Nie trafiłem, kula przeleciała mu koło głowy, więc nie jestem, nie usiłowałem zabójstwa, bo go nie zabiłem, więc nie usiłowałem zabójstwa. Słuchajcie, sprawa, no, nawet nie jest konflikt tragiczny, słuchajcie. Każdy, kto zdrowo myśli i to wszystko, nie wiem, w pewien sposób zanalizował, to powinien wiedzieć, że po prostu, no, jeżeli ktoś się raz do tego posunął, nie wiadomo, czy zrobi to drugi, trzeci, czwarty raz, to jest w pewien sposób jak uzależnienie, dlatego codziennie z tego samego powodu codziennie siadam do kompa. Słuchajcie, z tego samego powodu. I teraz, jak już powiedziałem, nazywa to manipulacją, a tak naprawdę on chce zmanipulować ludzi i przytoczę wam kawałek rozmowy, która przydarzała mi się na Skype'ie, oczywiście to było pisane, więc... Kolega, jakiś tam koleś, którego nie wiem, czy w tym momencie znam nawet, wysłał mi link do rozmowy, do tego filmu, przepraszam bardzo, negatywa. I napisał, i co, i negatyw jest zły? Ja sobie myślę, kurwa stary, przecież że jest świetny. Jeżeli, i napisałem mu to samo, że jeżeli zapoznałeś się ze sprawą i dalej sądzisz, że nie jest zły, to znaczy, że dajesz się ruchać w mózg po całości. No i on mi odpisał,
Okej, mam zryty mózg. Ale w takim razie po co miałby to. Po co miałby wracać na YouTube? To pytanie pozostawiam wam do odpowiedzenia w komentarzach. Dzięki wielkie za oglądanie. Olek, a.k.a. WZ, jedyny słuszny kanał, Urek mnie to bawi. Dobra, tak dla jaj po prostu, jedyny słuszny kanał. Ale cała prawda, całą dobę. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym gameplayu z czego tam chcecie. See ya!